Dzień dobry, Adrian Szary, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Ludzie, Pasje, Sukcesy. Po drugiej stronie kamer Adam Dziedzic, realizujący ten program, a dziś w internetowym studiu Obiektywnie TV nasz kolejny wyjątkowy gość, Klaudia Natorska. Witam. Dzień dobry wszystkim. Pisarka, modelka, dziewczyna wielu talentów. Myślę, że wiele z tych wątków dzisiaj uda nam się poruszyć, ale zacznijmy od pisania, bo właśnie ukazała się twoja debiutancka książka Kolory krwi. Powiedzmy może, Klaudio, bo wielu na pewno telewidzów, widzów naszej internetowej telewizji marzy o tym, żeby taką książkę wydać. Jak wyglądał ten proces wydawniczy? Napisałaś powieść i co było dalej? Zacznijmy od tego, że to nie jest pierwsza powieść, jaką napisałam. Napisałam wiele powieści, które lądowały przez całe lata w szufladzie. I po pewnym czasie doszłam do wniosku, że właściwie skrystalizowało się we mnie moje marzenie, którym było właśnie wydanie książki. Więc zaczęła się tak naprawdę prawdziwa walka. I to była batalia składająca się z setek maili wysyłanych do wydawnictw i propozycji moich różnych powieści. To były naprawdę różne powieści, tak? Bo wiadomo, że na początku tej drogi to byłam nastolatką, gdy zaczęłam pisać, więc pierwsze mojego pióra jakby prace, które trafiały do wydawnictw, były no po prostu nastoletnie, tak? I w pewnym momencie właśnie napisałam tą powieść i stwierdziłam, że po wielu poprawkach, że to jest ta, którą chcę wydać jako pierwszą. To była już początek takiej akcji, gdzie faktycznie bardzo się skupiłam na tym, żeby tą powieść wydać. Więc zaczęłam faktycznie pisać do wydawnictw, dzwonić do wydawnictw. To była droga troszeczkę przez mękę. Tak, no nie jest to takie łatwe, coś wiem na ten temat. Rynek wydawniczy nie jest taki przyjazny, jak wydawać się by mogło. I okazuje się, że pisarzy mamy bardzo wielu i bardzo niewielu jest wydawanych. W końcu, jak dostałam maila właśnie od wydawnictwa odpowiedź, to nie wiem, gwiazdka z nieba praktycznie, tak? I faktycznie to był moment, kiedy byłam bardzo szczęśliwa i stwierdziłam, że w końcu ta moja praca i no taka siła, by przejść naprzód, że tak powiem, została doceniona i się udało. I to okazał się początek drogi. Czy od razu, Klaudio, to była proza, czy zdarzały ci się jakieś inne formy? Myślę o poezji na przykład, która jest bliska mojemu sercu. Czy podejmowałaś takie próby poetyckie, czy od razu raczej w stronę epiki się kierowałaś? Moja historia z pisaniem właściwie sięga gimnazjum. Tak, zaczęło się w gimnazjum. Wtedy zdobyłam drugie miejsce w konkursie szkolnym. I to była poezja. No właśnie, tak, coś czułem, że często tak jest zresztą. Myślę, że znasz to też gdzieś tam z różnych historii, biografii twórców, że od poezji zaczynają, a debiut prozatorski przychodzi troszkę później zwykle, prawda? U ciebie dosyć no, wcześnie, w bardzo młodym wieku. Tak, zaczęłam właściwie wtedy. Stwierdziłam, że to jest coś, co spróbuję, bo faktycznie nastał taki moment, gdy zaczęłam bardzo dużo czytać. I od czytania tak naprawdę do pisania był to mały krok, bo miałam taką skłonność, że gdy czytałam jakąś książkę, to układałam sobie w głowie, jak bym chciała, żeby ona się potoczyła. I się okazywało, że nie zawsze te moje wizje były takie jak wizje autora książki, w związku z tym zaczęłam pleść własne historie. I od tego się właściwie zaczęła przygoda i od tego, że po raz pierwszy na wypracowaniu z języka polskiego dostałam piątkę. Proszę bardzo. Jakże ważni są poloniści. Tak, naprawdę. I to od tego się naprawdę zaczęło. Wiem, że brzmi to abstrakcyjnie, ale od tego właśnie mi się zaczęło, że dostałam piątkę z wypracowania i w tym momencie stwierdziłam, nie, no to jednak coś potrafię, więc lecimy dalej. I faktycznie kolejne moje wypracowania, no to już było pasma piątek, gdzie zaczynałam nie za wysokich ocen z wypracowań, ale faktycznie wtedy poczułam taki wiatr w żagle i od tego się zaczęło. I tak samo moja pasja do czytania wtedy się dużo bardziej wykształciła,
i faktycznie stałam się molem książkowym do takiego stopnia, że ukrywałam się w nocy przed rodzicami, żeby czytać książki z lampką pod kołdrą, więc... Czyli jest jeszcze, proszę Państwa, taka młodzież, która czyta nocami, bo czyli nie jest z młodzieżą tak źle, jak mówi się statystycznie, prawda, że nie czytają niechętnie. No właśnie, a co czytałaś, gdybyś zechciała zdradzić nam kilka tytułów, autorów? Co czytałam? Zaczęłam w momencie, kiedy wychodził Harry Potter, więc wiadomo, że czytałam Harry'ego Pottera. I później przeszłam na Tolkiena, trochę duży skok, że tak powiem, stylowy, od Rowling do Tolkiena, ale owszem, to była druga seria, którą przeczytałam, trylogia Tolkiena. Później w ogóle przeczytałam Ojca Chrzestnego. O, proszę, czyli rozrzut zupełnie. Rozrzut dosyć spory. Przeszłam na Grishama, czytałam Grishama, później czytałam Jane Austen, także nie zamykałam się na jeden gatunek, po prostu pochłaniałam kolejne powieści, kolejne książki. I jakoś tak po prostu płynęłam poprzez wszystkie powieści i wszystkie kieszonkowe zostawiałam w księgarniach, bo też miałam taką w sobie pewność, że książka, którą mam, to jest książka, którą przeczytam jeszcze raz. I faktycznie tak było, bo trylogię Tolkiena przeczytałam chyba 6 razy, Harry'ego Pottera też całą serię przeczytałam mniej więcej 6 razy, a już Dumę i Uprzedzenie ja chyba na piątym tomie Harry'ego Pottera odpuściłem, ale pierwszy rzeczywiście zrobił na mnie duże wrażenie. No to był czas, kiedy jakby to był bardzo duży sentyment dla mnie, ze względu na to, że jednak to była ta pierwsza książka, którą przeczytałam, poza psem, który jeździł koleją. To już klasyka. Tak, to był moment, kiedy przepłakałam dwie noce i stwierdziłam, że nigdy nie przeczytam więcej żadnej książki. Czyli gdzieś tam się to zmieniło. Poruszałaś w tej literaturze fantazy, fantastyczno-naukowej, prawda? Bo za chwilę o tym powiemy, twoja książka też jest osadzona w takiej poetyce, ale zanim jeszcze o książce, chciałem cię, Klaudio, o dwie jeszcze sprawy zapytać. Pierwsza, to myślę, zgodzisz się z tym, bo twój przykład jest dowodem na to, że rzeczywiście na, nie wiem, jedną napisaną stronę powieści wpływa ileś książek, które przeczytamy, prawda? Że to jest zależne od siebie, tak? Że ktoś, kto pisze, powinien jednak czytać. Myślę, że się z tym zgodzisz. A druga rzecz dotyczy właśnie twoich doświadczeń szkolnych tutaj. No, nie mogę odpuścić i nie zapytać o czas spędzony w 6 LO imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu, bo jesteś absolwentką tej szkoły. Jak tam wyglądała twoja pasja pisarska? Czy raczej ją rozwijałaś, czy raczej podcinano ci skrzydła trochę? Teraz już możesz zdradzić troszkę. Jak to wyglądało w liceum? W liceum naturalnie pisałam, bardzo dużo pisałam i bardzo dużo czytałam. No i muszę się przyznać, że mogło się zdarzyć, przepraszam bardzo pani profesor, bardzo przepraszam, ale zdarzało się tak, że na lekcjach historii pisałam swoją własną powieść. Nie do końca słuchając tego, co pani ma do powiedzenia. Ale pozostawałaś w kręgu humanistyki. Tak, jak najbardziej. Tak, zgadza się pod tym względem. Faktycznie było tak, że tutaj otwierałam zawsze tutaj notatki z historii, a tutaj po cichu pisałam sobie to, bo miałam akurat przypływ weny, nazwijmy to, i chciałam strasznie przelać na papier to, co właśnie wpadłam na pomysł, no i lekcje czasem mi nie przeszkadzały w tym, żeby to zrobić. Muszę przyznać, że tak było. Przedstawiłam nawet, napisałam, tylko że to była poezja, tylko taka troszeczkę dłuższa poezja, bo to był taki, poematowa troszeczkę. To był troszeczkę bardziej poemat, tak powiedziałabym, że to był bardziej poemat. Do tej pory go jakby pamiętam, napisałam go, że tak powiem, pod wpływem jakichś emocji. Pisałam go oczywiście w nocy, bo jestem bardzo nocnym markiem, uwielbiam pisać w nocy i to faktycznie to jest to nieodłączna część mojego stylu życia, że uwielbiam pisać w nocy. I napisałam ten poemat i przyniosłam mojemu poloniście. Przeczytał i stwierdził, musi pani bardzo dużo czytać, jeszcze więcej czytać i dobry styl i będzie lepiej. No właśnie. A ja się domyślam, który to polonista, nie będziemy zdradzać, ale dokładnie. Już po odpowiedzi domyślam się, który to z moich kolegów. No właśnie, to powiedzmy o książce. Wiemy już, że osadzona w poetyce fantasy. Za dużo pewnie nie będziemy zdradzać naszym czytelnikom, żeby nie spoilerować, tak? Ale oczywiście zachęcamy, ja Państwu gorąco polecam. Ten tom, który jest, no właśnie,
właśnie pierwszym tomem, czyli w zamyśle kolejne części serii. Powiedzmy troszkę o problematyce twojej książki Kolory krwi. Jest poruszane bardzo wiele, tak nie chcę za dużo zdradzać, więc muszę troszeczkę się gryźć. Tytuł intrygujący. Tak, kolory odgrywają olbrzymią rolę w tej sadze. No, obecnie w pierwszym tomie, tak? Ale to one są bardzo silnie, tak naprawdę w każdym momencie książki jest bardzo silny nacisk kładziony właśnie na kolory różnego rodzaju. Mamy główną bohaterkę, która jest tak naprawdę testowana co róż. I są to testy związane z tym, jak wiele jest się w stanie poświęcić dla osoby, którą się kocha. W jej wypadku jest to jej młodszy brat. Mamy wątek ciężkiej choroby nieuleczalnej, która jest chorobą śmiertelną i mamy olbrzymie rozwarstwienie społeczne w świecie przedstawionym, takie wręcz rażące. Zamknięte drzwi, gdzie tak naprawdę nie da się przejść dla osób niższych warstw i moment, kiedy jakby wchodzimy w świat i wchodzimy właśnie w świat magii. I co się dzieje, że ten świat magii, który główna bohaterka zna z legend i z tak naprawdę opowieści, które czasem zasłyszy, to wydaje jej się wręcz światem idealnym. Że jest to świat idealny i bardzo ważnym, myślę, motto tej książki jest, że nie chcesz spotkać swojego bohatera. Aha, no pięknie. Dokładnie. I to, co jeszcze na pewno chciałabym powiedzieć, to, że jest pisana z kilku perspektyw, że mamy możliwość... Czyli taki wielogłos. Tak, tak, tak. Mamy spojrzenie na świat i na wszystko, co się dzieje z perspektywy zarówno młodej kobiety, jak i dojrzałej kobiety, jak i dowódcy armii, mężczyzny, jak i w ogóle takiego, nazwijmy to szlachty, tak? Więc mamy możliwość jakby poznania świata z kilku perspektyw i można zobaczyć, jak bardzo różne tak naprawdę spojrzenia na problemy i z różnego rodzaju zagadnienia ma tak naprawdę ma ten bohater, który jest właśnie dojrzały, bo mamy tu na myśli osobę, która ma setki lat, tak? I co w sytuacji, gdy mamy osobę, która ma setki lat, a co, gdy mamy młodą szesnastolatkę, tak? Więc młoda szesnastolatka patrzy na świat w zupełnie innych barwach i kolorach, niż ta osoba, która ma na karku te setki lat. Dojrzała. Tak, i jest to jeden z motywów przewodnich książki. Znajdują się tam sekrety, bardzo dużo intryg, bo tam, gdzie tak naprawdę piękna magia, tam i intrygi, tam i sekrety i tam i bardzo dużo polityki. O, no to polecamy. Myślę, że po takiej rekomendacji chętnie Państwo sięgną. Skąd czerpiesz pomysły, Klaudio, na swoje utwory, swoje powieści? Z życia, czy jednak bardziej z takich właśnie magicznych światów wymyślonych? To jest bardzo dobre pytanie i tak się zastanawiam, w jaki sposób mogłabym w pełni na nie odpowiedzieć, ale na pewno mam coś takiego, że staję się moimi bohaterami, jakkolwiek to zabrzmi, ale wcielam się sama w nich i zastanawiam się, jakie podjęłabym decyzje, tak? I to jest jedna z inspiracji polega na tym, że sama sobie odgrywam tak naprawdę w głowie cały mój to, co się dzieje. Drugą inspiracją jest muzyka. Zawsze, gdy piszę, słucham muzyki. Czego słuchasz? Stradzisz? To również jest tak, tak niejednoznaczne, jak moja pasja literacka. Więc słucham metalu symfonicznego, jednocześnie słucham muzyki filmowej, jednocześnie słucham utworów Céline Dion, więc czy Hansa Zimmera, więc mamy przeróżny spektrum tutaj. I hard rocka również, więc no jest naprawdę różnie, ale faktycznie myślę, że i tą inspiracją muzyczną bardzo mi towarzyszą. I druga rzecz, która na pewno mnie w pewien sposób inspiruje, jest to, co czytam. Jeżeli jak czytam jakąś powieść, tak, to automatycznie mój umysł po prostu przechodzi w system tworzenia w pewnym momencie i jakby przestaję żyć w świecie, który czytam, tylko zaczynam tworzyć już świat zupełnie inny, gdzie indziej, gdzie sobie pomyślałam, że no dobrze, tutaj jest przedstawiony taki problem, ale ja się nie do końca zgadzam z
rozwiązanie tego problemu przez autora. I jeżeli bym ten problem przedstawiła inaczej, od innej strony, pociągnęłabym wątki zupełnie inaczej i zaczynam tak naprawdę tworzyć na tym. I później po takim dłuższym przemyśleniu powoli krystalizuje się świat, albo wręcz przeciwnie, dochodzi do sytuacji, gdy słucham jakiejś muzyki i po prostu losowo słucham sobie muzyki, tak zwyczajnie na słuchawkach i w pewnym momencie, nie wiem jak to nazwać, po prostu widzę przed oczami jakiegoś bohatera, który coś jakby w jakiś sposób robi i jakkolwiek to brzmi, czuję motylki w brzuchu dosłownie i wtedy zaczyna się kształtować mi wizja i myślę, że no dobrze, tutaj bym w ten sposób to zrobiła, tutaj tak i powoli tworzy się świat. Tylko, że świat stworzony przeze mnie zwykle najpierw robię sobie ramy, taki plan i następnie dopiero zagłębiam się w bardzo konkretne wydarzenia i czasem je zmieniam naturalnie i nie trzymam się w 100% tego planu, ale faktem jest, że najpierw krystalizuję sobie cały schemat świata, żeby to nie była sytuacja, że pojawią się jakieś dziury w moim świecie, że to, co jest dla mnie najważniejsze, to właśnie to, żeby to było wszystko spójne i to, żeby bohaterowie mieli kilka twarzy, a nie byli tacy, nie wiem, zdefiniowani przez jedną cechę na przykład, tak? Tak, i mam nadzieję tworzyć bohaterów takich, którzy w tym świecie faktycznie mogliby żyć. Więc myślę, że odpowiedzią na twoje pytanie jest tak inspiruje mnie muzyka, tak inspiruje mnie literatura. Poza pisaniem zajmowałaś się, czy zajmujesz się też modelingiem, poruszmy ten wątek. Byłaś Miss Radomia, tak, i Miss Mazowsza. Chciałem cię zapytać, może trochę prowokacyjnie, ale nie wiem, czy doświadczyłaś, czy obserwujesz takie zjawisko, bo ja tego na przykład doświadczam, że kiedy, nie wiem, na portalu społecznościowym dam swój wiersz, mam 2-3 polubienia, a kiedy dam, no domyślam się, że zdjęcie z tobą zapowiadające ten program, tych polubień będzie 100, 200 i tak dalej. Do czego zmierzam, że no właśnie, wolimy chyba dzisiaj jednak tę kulturę obrazkową trochę niż literaturę, dlatego też taka rozmowa z tobą jest budująca, że są osoby, które czytają, które piszą, które interesują się literaturą. Czy zwróciłaś kiedyś na to uwagę? Doświadczasz tego, że jakby szersze grupy odbiorców wolą jednak no właśnie obraz niż tekst, niż coś, co wymaga większej intelektualnej jakiejś rozrywki? Myślę, że tak. Mamy tak naprawdę czasy, które polegają na slajdowaniu. No właśnie. To też bardzo, myślę, negatywnie wpłynęło na czytelnictwo, chociaż się bardzo rozwijają audiobooki, więc jest nadzieja. No tak. Może nie w takim standardowym czytaniu, aczkolwiek no, w audiobookach. Tak, no e-booki w tej chwili też, prawda, które tak, możemy gdzieś w czytnikach. Tak, ale widzę bardzo wielki rozwój audiobooków. Faktycznie czytany tekst, że sam jakby odbiorca nie musi czytać, więc może to zrobić sobie jadąc samochodem. Część osób może to nie do końca bezpieczne, ale widzę taki trend, tak, pojawia się, że ludzie sobie w ten sposób radzą. I myślę, że to bezpośrednio też wynika z tego, że mamy momenty, kiedy jest troszeczkę takiego wyścigu. No nie pomaga sytuacja jest jaka jest, tak, i nie pomaga jakby to wszystko rozwojowi czytelnictwa, szczególnie, że książki obecnie są niestety drogie, nie oszukujmy się, no właśnie, są tak drogie. Samo wydanie jest drogą sprawą. I tak jest i nie ma jakby tutaj miejsca do dyskusji. Niestety tak jest, tego nie jestem w stanie ja zmienić, czy ty, ale faktycznie ta kultura obrazkowa jakby to nie jest jeden powód, dla którego się ona pojawiła, tak? I faktycznie ludzie coraz chętniej sięgają po inne formy, obrazki, jakby tak. Tak, po obrazki albo po słuchowiska bardziej niż same książki. Chociaż, mówiąc szczerze, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak wygląda na Instagramie, który zwykłam sądzić, że jest taki bardzo typowo obrazeczkowy i to jest wszystko, co tam jest. Także tam bardzo się rozrósł tak zwany Bookstagram. I tam jest mnóstwo recenzji książek i naprawdę, jeśli się wpisze
czytam, bo lubię, albo czytam, to okazuje się, że jest mnóstwo młodych osób, które właśnie wrzucają recenzje książek. Konsumują je w różny sposób. Jedne czytają właśnie, tak jak mówisz, e-booki, drugie czytają książki papierowe, trzecie audiobooki, słuchają audiobooków, ale faktycznie ten rynek wcale nie umarł tak, jak się próbuje wszystkim mówić. No i to jest pocieszające, ładna kurenta nam się robi. Jednym zdaniem, Klaudio, czego ci życzyć na Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, bo w okolicach tego dnia będzie emisja naszego programu? Jak najwięcej wydanych książek i jak najwięcej czytelników. I tego ci życzę. Prezentuję też swój tomik, bo od poezji zaczynałaś. Naszym gościem była Klaudia Natorska. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam Państwa na kolejne odcinki cyklu Ludzie, Pasje, Sukces. Dziękuję bardzo. Thank you.